blisko 85 milionów złotych. Tyle ma wynosić budżet gminy Stara Biała na 2024 rok. Według przygotowanego projektu wydatki zaplanowano na około 102 miliony złotych. No ten deficyt w postaci właśnie tych 17,5 miliona złotych, mam nadzieję, że w ciągu roku będziemy redukować tymi zapowiadanymi już przez nową ekipę rządzącą środkami z KPO. Mam nadzieję również, że nowe rozdanie środków unijnych będzie już na początku przyszłego roku rozdysponowane. Także mam nadzieję, że ten budżet będzie się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc równoważyć. 2024 rok to będzie czas inwestycji. Zaplanowano rozpoczęcie budowy żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym. W projekcie budżetu na ten cel zagwarantowano 15 milionów złotych. Inwestycja ma trwać około 2 lata. W przyszłym roku także w Wyszynie przy szkole zagospodarowany zostanie teren. Jak dodaje wójt, około 30% wydatków z budżetu zaplanowano na inwestycje. No przede wszystkim to są drogi. Planujemy wybudować taką też już oczekiwaną przez mieszkańców taką drogę dojazdową do gospodarstw rolnych w Trzebuniu. Około ponad 1 100 000 złotych. Już mamy rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach. To jest ponad 2 250 000 złotych. Mamy zaplanowane w projekcie budżetu budowę ulic Konwaliowej i na wzgórzu w Brwilnie. To jest inwestycja duża, bo ponad 3 miliony złotych. Mam nadzieję, że uda nam się skorzystać tutaj z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To nie jedyne planowane inwestycje drogowe. Na liście są także m.in. prace w Proboszczewicach, Maszewie Dużym. Prócz dróg ma powstać kolejny odcinek kanalizacji, m.in. w ulicy Wycinki. Są także plany budowy świetlicy w Ogorzelicach czy Bronowo-Kmiece. Sesja, na której radni podejmą ostateczną decyzję o przyszłorocznym budżecie gminy, odbędzie się 28 grudnia. Diamentowe i złote gody w gminie Stara Biała świętowało 6 par. Z tej okazji w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, podczas którego wójt Sławomir Wawrzyński wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote gody świętowało 5 par, które jubileusz obchodziły w 2022 roku. Diamentowa para, jubileusz 60-lecia zawarcia małżeństwa, świętowała w styczniu tego roku. Miłość, praca, zaufanie. To przepis na sukces w małżeństwie, ale jak przyznają jubilaci, jest jeszcze coś. Często nie słyszeć, nie widzieć modlitwa i praca. Co trzeba dziękować Bogu za każdy dzień? Życie nas nie rozpieszczało. Choroby, wypadki. To, co zastosowaliśmy w swoim życiu, to jest razem pracujemy, razem się modlimy i razem się bawimy. I to nam pomogło i myślę, że dzięki temu w naszym małżeństwie nie jest źle. Jest nawet dobrze, ja mogę dobrze powiedzieć jako żona. Żony słuchać. Przy okazji warto żony posłuchać, jeśli ma dobre rady, prawda? Poznaliśmy się, po prostu była pierwsza miłość. I tak się stało. I tak... Tak. No tak. Proszę Pani, to jest tak. Tak wyszło jak wyszło, tak musiało być. No. Ja pracowałem za granicą, pobraliśmy się, zabrałem żonę ze sobą, posiedziała trochę ze mną i wróciliśmy. Pobudowaliśmy się i mieszkamy, żyjemy. Grunt się nie przejmować, głowa do góry i do przodu. Nie brać do serca nic mocno, bo to wiadomo. Żyć sobą zawsze, z uśmiechem i czas leci. Trudno tak powiedzieć receptę, no wzajemnie wspierać się w trudnych sytuacjach, no cóż. I być ustępliwym tak jak ja. No, nie powiedziałabym tak, żeby ustępliwy był. No ale no, trzeba jakoś dawać radę, żeby dociągnąć, a to życie to jest tylko życie, no, normalna sprawa. Są i zawirowania i różnie to jest w życiu, no ale dociągnęliśmy. Miłość, a druga, ta miłość trzeba wziąć w swoje ręce i pracować, nie patrzeć na męża, tylko samemu pracować, a mąż ma pomagać, a jak nie chce pomagać, to mu nie dać jeść i zaraz zmęknie.
Mimo wielu przeciwności są szczęśliwi, dumni z dzieci, wnuków, prawnuków. Jak przyznają, medale, które otrzymali, to miły moment w ich wspólnym życiu. Cieszymy się z tego, żeśmy do tych lat razem dożyli. Tak. To się cieszymy. Że razem, wspólnie. Że pomyślał o tych ludziach, którzy właśnie... No niby to prezydent. Prezydent, no ale to nie. A tego kiedyś nie było. Tak, tak, ale cieszę. Jesteśmy dumni, że jesteśmy razem. Spotkanie z tak zacnymi jubilatami było także okazją do złożenia życzeń. Jesteśmy Państwo winni wielki szacunek za Waszą wyrozumiałość, wytrwałość. Jesteście przykładem przywiązania do wartości. Wszyscy wiemy, że małżeństwo to nie tylko słoneczne dni. Państwo pokazujecie, że można wspólnie przeżyć także te deszczowe i pochmurne chwile. Jesteście wzorem do naśladowania, mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Jak przyznał w rozmowie z nami, takie chwile są niezwykle ważne w życiu gminy. Dla nas jest to szczególny zaszczyt, także tego bardzo pilnujemy, żeby taka uroczystość przynajmniej raz w roku się odbyła. Natomiast oczywiście w dzisiejszych czasach, takich trochę dziwnych, jest to dla nas taki wzór do naśladowania, żeby właśnie mimo tych wszystkich przeciwności losu, o których ciągle słyszymy, że małżeństwa się rozpadają niekiedy po roku, po półtora roku, 10 lat to już są powiedzmy bardzo starzy małżonkowie, długo są w związku małżeńskim, w związku z tym ktoś, kto obchodzi 50-lecie pożycia małżeńskiego, to dla nas jest jak wzór metra pod Paryżem, do naśladowania oczywiście. Po oficjalnej części uroczystości był symboliczny toast oraz tort, a także upominki od gminy. Jubilatom składamy gratulacje i życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Już po raz trzeci odbył się strażacki turniej o puchar wójta gminy Stara Biała. Jego celem jest pomoc potrzebującym. Cały dochód z wydarzenia strażacy przekażą na akcję Szlachetna Paczka. Myślę, że to jest pomysł godny naśladowania i tutaj pochwały, dlatego że mimo, że strażacy na co dzień pomagają naszym mieszkańcom, nie tylko zresztą naszym, mieszkańcom gminy, właśnie ratując ich dobytek, mienie, czy uczestnicząc w ratowaniu tam w przypadku wypadków drogowych. Natomiast pomagają również w taki sposób. Myślę, że to jest, sama nazwa wskazuje, Szlachetna Paczka, bardzo szlachetna inicjatywa. Pomysł na tego typu pomoc narodził się u strażaków ze Starej Białej w 2018 roku. Postanowili zaangażować się w akcję Szlachetnej Paczki i pomóc potrzebującym rodzinom. Do wydarzenia zaprosili również innych strażaków, którzy chętnie włączyli się do turnieju. To jest turniej typowo strażacki. Zapraszamy najpierw straże z naszego terenu gminy, a później dopraszamy zaprzyjaźnione straże, tak żeby z tej zrzutki, którą uzyskamy, jakiejś rodzinie pomóc, tak? Bo te potrzeby są różne. Od pralek, po jakieś tam typowo AGD rzeczy, tak? Także to są duże sumy. Tym razem wsparcie strażaków trafi do pani Genowefy, która samotnie wychowuje 12-letniego wnuka Krzysztofa. Rodzina potrzebuje żywności, środków czystości, a także laptopa, dzięki któremu chłopiec będzie mógł się uczyć. W tym roku wybrali bardzo fajną rodzinę. Jest to babcia z wnuczkiem. Babcia, która wychowuje wnuka, bo niestety rodzice się nie popisali i oddali to dziecko w bardzo małym, młodym wieku. No i babcia przejęła na siebie obowiązki wychowania i całej opieki nad dzieckiem. Bardzo skromni ludzie, bardzo fajni ludzie i bardzo potrzebujący. Do niedawna opiekę nad chłopcem sprawował również dziadek, który w tym roku niestety zmarł. Krzyś bardzo ciężko zniósł śmierć dziadka, był z nim bardzo zżyty. Obecnie wymaga opieki psychiatrycznej, a także leczenia, co generuje wysokie koszty. Rodzina została pozytywnie zweryfikowana przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Ta Szlachetna Paczka to jest fajny pomysł, ponieważ nie przekazujemy typowo pieniędzy, tylko dajemy potrzebne, zweryfikowane rzeczy, które są potrzebne danej rodzinie. Tak? Także to jest fajny sposób udzielenia tego wsparcia. Takiego wsparcia udzieliło 8 drużyn, które stworzyli strażacy z powołaniem i chęcią pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Za swoje zaangażowanie i pomoc zostali nagrodzeni pucharami oraz dyplomami przygotowanymi przez Urząd Gminy Stara Biała.